Wieści powiatu leszczyńskiego. Audycja finansowana przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. Wieści z powiatu leszczyńskiego. W naszym studiu wicestarosta leszczyński, pan Maciej Wiśniewski. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy tradycyjnie od raportu z postępów prac przy inwestycjach powiatowych, zwłaszcza na drogach powiatu. Tak, jeśli chodzi o drogi powiatowe, no to cały czas już jesteśmy na ukończeniu naszej drogi, którą przebudowujemy na ulicy Dworcowej w Krzemieniewie. Tam do końca już niewiele zostało, bo do 30 czerwca to zadanie musi być wykonane i wszystko idzie jakby w dobrym kierunku. Nic nie wskazuje na to, żeby tutaj nastąpiło jakiś poślizg, jakieś wydłużenie. Także tam już są te ostatnie prace realizowane, więc myślimy, że spokojnie to zadanie do końca czerwca będzie zrealizowane. Rozpoczęliśmy już zadanie na trasie Górka Duchowna Targowisko. Tam mamy termin do wykonania do 15 września. Już się rozpoczęły prace. W tej chwili jeszcze one są realizowane pod ruchem. Natomiast na tym już jakby końcowym etapie, no jednak trzeba będzie tam zamknąć na chwilę, żeby móc już zrobić te prace końcowe. Przypomnę, że to zadanie to jest około 1,5 miliona złotych. Jest realizowane tutaj z funduszy inwestycji lokalnych. Tak samo jak zadanie w Henrykowie, które już też jest na ukończeniu. Tam też mamy termin do 30 czerwca i myślimy, że też tutaj się raczej nic nie powinno wydarzyć. Generalnie będziemy w ogóle przy tych zadaniach pilnować oczywiście terminów wykonania umów. No i czekamy na rozpoczęcie zadania w Kłodzie, tego naszego największego. Tego, którego kosztuje ponad 6 milionów złotych. Tutaj mamy wykonawcę już wyłonionego, umowę mamy podpisaną. Plac budowy już przejęty. Wykonawca w tej chwili jakby przygotowuje się do rozpoczęcia i być może na przełomie czerwca i lipca byłaby szansa na rozpoczęcie tych robót. Tutaj mamy 12 miesięcy na wykonanie tego zadania. Też chcę przypomnieć, że to zadanie nie jest łatwe. Jest tam kwestia kanalizacji deszczowej, budowa chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, no i oczywiście nawierzchni drogi, więc zakres prac jest dosyć ogromny. Na pewno będą tam spore utrudnienia, no ale no żeby jakby ten odcinek udrożnić, żeby polepszyć jego jakość, no to będziemy musieli ten etap no przebudowy trudny, ale przejść. No te utrudnienia to tak rzeczywiście dotkną, bo to tam do Ternowej Łąki tamtędy droga idzie, więc objazd przez Chrzcinę to jest kawał drogi. Miejmy nadzieję, że tych utrudnień nie będzie. Miejmy nadzieję, że będzie jak najmniej niespodzianek, albo najlepiej wcale niespodzianek, tylko tak jak zgodnie z przewidywaniami. Drobniejsze prace to chodniki na przykład? Tak, drobniejsze to są chodniki, które realizujemy tutaj przy wsparciu oczywiście finansowym gmin. Zakończyliśmy tutaj te dwa na terenie gminy Rydzyna w Robczysku oraz na terenie gminy Święciechowa w Długich Starych. W Długich Starych to ponad 400 metrów, natomiast w Robczysku ponad 200. No i w tej chwili mamy wyłonionych wykonawców już na kolejne odcinki chodników. To jest w Garzynie. Tam mamy najtańszą ofertę. Tam jest krótki odcinek, 65 metrów zaledwie. I tam jest do wykonania do końca sierpnia. Mamy też remont chodnika w Pawłowicach, tam mamy do końca lipca przewidywane wykonanie zadania i przebudowa chodnika w Konkolewie do końca sierpnia. No i oczywiście też jeszcze już za chwilę w Maruszewie, bo do końca czerwca to zadanie będzie musiało być wykonane. Ścieżki rowerowe? No ścieżkę rowerową mamy już wybudowaną, tą jedną taką największą, największe zadanie. Oczywiście to drugie będzie przy okazji tego szlaku pieszo-rowerowego w Kłodzie, ale jako odrębną ścieżkę to na odcinku tutaj za wiaduktem od strony Wilkowic w kierunku Gołanic. To przypomnę, ten odcinek już jest wybudowany, już jest oddany do użytkowania. Wkrótce, to znaczy 3 lipca planujemy zorganizować, albo będzie zorganizowany taki rajd pod tytułem Ścieżkami Powiatu Leszczyńskiego. Będzie go realizował Klub Sportowy Kołownik z Włoszakowic. Jest to takie zadanie, czy ten rajd jest przeznaczony dla mieszkańców tutaj powiatu, którzy jakby spotkają się w tej części właśnie przy tym rondzie w Święciechowie i z którego z różnych stron można dojechać, bo można dojechać z Osiecznej, tutaj od strony Maryszewic, od strony Leszna,
No i jakby od strony Lipna i z tego miejsca wyruszymy w kierunku Włoszakowic i na zakończenie jakieś tam krótkie, takie bardziej towarzyskie jakby spotkanie z udziałem tych mieszkańców. Otwarcie, ale w aktywny sposób. Tak, nie chcemy robić tego jakiś tam w tradycyjny sposób, tylko taki, żeby jak najwięcej mieszkańców, rowerzystów, którzy no, lubią korzystać ze ścieżek naszych, żeby mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu. Wieści powiatu leszczyńskiego. A propos rowerowych spraw, starostwo ogłosiło konkurs na węzeł rowerowy, tak to się nazywa. Tak, nazwaliśmy to taki powiatowy węzeł rowerowy właśnie tutaj przy rondzie w Święciechowie. No skąd jakby pomysł? No dlatego, że jest to takie miejsce, to zbieg jakby wielu tych ścieżek rowerowych z różnych stron powiatu w kierunku tej naszej tutaj najbardziej popularnej miejscowości, czyli Bożkowo. I tam przy tym węźle no właśnie chcemy wybudować taki powiatowy węzeł rowerowy, takie miejsce odpoczynku, miejsce na postój, przewidujemy tam jakąś wiatę, stojaki, będzie tam też samoobsługowa stacja naprawy rowerów i z jakimś takim fajnym terenem zielonym ogłosiliśmy taki konkurs, żeby osoby, które mają pomysł, jak to zaaranżować, zaproponowały jakieś rozwiązanie i no, dla tej najlepszego pomysłu przewidujemy nagrodę 1000 zł. Ale to jest konkurs adresowany do architektów, fachowców, czy...? To jest bardzo, bardzo szeroko, tak? No, ja myślę, że architekci i fachowcy, jak mają zadania... 1000 zł, piechotą nie chodzi. ...projektowe, ale oczywiście, no to jest wszystko otwarte, nie zamykamy się, tak? Co do tego, kto ma taką propozycję złożyć. Do 30 czerwca czekamy na oferty. Zupełnie amatorzy też mogą. Też, rysunek, czy to opisowo jakoś zrobione? Tam jest rysunek opisowo z jakimś wstępnym kosztorysem. Wszelkie szczegóły są na naszej stronie internetowej, tam można się zapoznać, jakie są warunki realizacji. I do kiedy można się zgłaszać? Do 30 czerwca czekamy na oferty. No to jeszcze są 2 tygodnie na zrobienie. Tak, jeszcze jest, jeszcze myślę, że jest sporo czasu na to. I ten węzeł chcecie stworzyć jeszcze w tym roku, czy to jest kwestia przyszłego roku? No ja myślę, że w tym roku może być już trudno, tam jeszcze trwają prace takie związane ze sprawami właścicielskimi, uregulowaniem podziałów i tak dalej, także być może będzie ciężko w tym roku, natomiast chcielibyśmy mieć na pewno zamknięte kwestie pomysłu, potem go dokładnie skosztorysować i ewentualnie w przyszłym roku, jakby się udało, to zadanie zrealizować. I jeszcze jeden konkurs. Konkurs dla miłośników zarówno rowerów, jak i fotografii. Tak, no bo mamy tych ścieżek trochę i tak postanowiliśmy połączyć te dwa elementy, czyli tych miłośników ścieżek i tych, którzy no, też mają jakieś tam zapatrywanie i przyjemność zrobienia zdjęć. I ogłosiliśmy taki konkurs pod tytułem z obiektywem na rowerze po szlakach powiatu leszczyńskiego. Chodzi o to, żeby pokazać pewne miejsca naszego powiatu z perspektywy rowerzysty. I tutaj też jest ta inwencja twórcza poszczególnych artystów na rowerach bardzo szeroka. Pojechać ścieżką, właśnie z perspektywy ścieżki udokumentować, zrobić jakieś fajne zdjęcie, jakieś fajne ujęcie. I też można zgłosić i tutaj też przewidujemy nagrody. Tutaj będą trzy nagrody od pierwszego miejsca, 500 zł najwyższa nagroda. Nie trzeba mieć super sprzętu, wystarczy aparat w telefonie. I dobry pomysł i jak to mówią, to oko fotografa, tak. Okej, czyli zachęcamy Państwa do udziału w tym konkursie. Trzeba no, przede wszystkim wsiąść na rower, to jest tak. Pierwszy. No właśnie od tego jakby chcieliśmy zachęcić, tak, żeby właśnie wsiąść na rower. I na koniec jeszcze chciałem zapytać o punkty szczepień powiatowe, jak one działają, wciąż działają? No tak, oczywiście, no działają. No niestety tam, jeśli chodzi o kwestie ilości, no to ciągle tam nie dochodzimy do tej maksymalnej zakładanej ilości szczepień. Na chwilę obecną zaszczepionych na terenie tych dwóch naszych punktów jest około 6 tysięcy osób. Nie mówię, że mieszkańców powiatu, tylko osób, bo tak jak tutaj też Państwo też wielokrotnie wspominali, na tych punktach mogą się szczepić wszyscy obywatele, wszyscy mieszkańcy. Także mamy 6 tysięcy, natomiast zrobiłem sobie tutaj taką analizę i gdyby od samego początku byśmy dostawali tam po te maksymalne ilości szczepień dziennych, no to byśmy ponad 10 tysięcy mogli już zaszczepić. Czyli w tej chwili
Wydajność tych punktów jest na poziomie około 60%, ale też chcę przypomnieć, no niestety to ani powiat, tutaj my nie mamy na to wpływu, co do tego, ile tych szczepionek jest, a od ilości udostępnionych szczepionek udostępniają się miejsca do zarezerwowania, więc my niestety na to nie mamy wpływu, także jeżeli gdzieś tam ktoś z nami to kojarzy, to bardzo przepraszam, że taka sytuacja jest, ale ze szczepionkami no generalnie w całym kraju jest pewien kłopot, więc i on się też tak dlatego przekłada, że też 60%, ale myślę, że jak ponad połowa, to i tak fajnie, że tyle osób udało się już tutaj w tych dwóch punktach zaszczepić. Nie rozumiem, że Pfizer oczywiście najczęściej, tak? No tak, Pfizer najczęściej, ale też ostatnio mieliśmy sytuację, że był ten Johnson, potem z dnia na dzień został odwołany, też pewnie sporo osób dostało SMS-y z tym, że jest odwołana ta wizyta szczepień. Już myśleliśmy, że tego Johnsona nie dostaniemy, a teraz się okazało, że też gdzieś tam był ostatnio Johnson, więc ale dużo jest realizowanych drugich dawek, nie? Więc to też na to należy zwrócić uwagę, że to nie są jakby pierwsze szczepienia, tylko że sporo jednak jest tych drugich, więc za chwilę, jak się nie zmieni ta ilość tych nowych, no to będziemy szli w tendencję zniżkową, no bo będziemy już szczepić tylko jakby tą drugą dawką. Byłem w punkcie szczepień w Poznaniu, był tłum na drugą dawkę, a okazało się dużo więcej ludzi niż na pierwszą, ale... Może już jesteśmy po tej drugiej stronie. Tak, oby tak było. Oby. Mhm. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Maciej Wiśniewski, wicestarosta leszczyński, był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Wieści powiatu leszczyńskiego. Audycja finansowana przez Starostwo Powiatowe w Lesznie.